Także nazywam się Sylwia Kusiemkowska i reprezentuję Katedrę Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i mam ogromną przyjemność podzielić się z Państwem wynikami badań, których jestem współautorem. Tytuł prezentacji to Szanse na rozwój turystyki w miastach sieci CITASLOW w dobie pandemii. Plan prezentacji obejmuje wprowadzenie, ramy teoretyczne, cel badań, pytania badawcze i metody badawcze, metody pracy, a także rezultaty badań oraz wnioski. Zgodnie z planem zacznę od wprowadzenia i ze względu na to, że sieć może nie być przez niektórych z Państwa znana, przedstawię jej podstawową charakterystykę. Międzynarodowa sieć miast CITASLOW założona została w 1999 roku jako odpowiedź na negatywne skutki globalizacji. Idea zjawiska oparta na gruncie filozofii slow food rozwija się dynamicznie, zyskując tym samym miano fenomenu globalnego, a warto wspomnieć, że inicjatywa ta wywodziła się pierwotnie z lokalnych społeczności czterech włoskich miast. Koncepcja ta koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu miasta jako dobrego miejsca do życia, lub innymi słowy, jako bardziej przyjaznego zarówno przyjezdnym, jak i mieszkańcom. Celem stowarzyszenia jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia poprzez badania, testowanie i stosowanie rozwiązań dla organizacji miasta. Upowszechnia ona również zasady zrównoważonego rozwoju i wskazuje, jak ograniczyć negatywne skutki globalizacji w zakresie presji na jednolitość i standaryzację. CITASLOW stawia na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, a także dba o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast. Jeżeli chodzi o wymagania formalne, do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta liczące mniej niż 50 tysięcy mieszkańców. Poza tym muszą one spełniać wymagania procesu certyfikacji, czyli 54 kryteria, z których 24 mają status obowiązkowy wymagań określonych w statucie w sekcjach: polityka środowiskowa, polityka infrastrukturalna, technologie i urządzenia dla jakości miejskiej, ochrona produkcji autochtonicznej, gościnność i świadomość. Obecnie stowarzyszenie obejmuje 287 małych miast zlokalizowanych w 33 krajach świata. Cała sieć globalna jest podzielona na 20 sieci, które stanowią regionalne bądź krajowe. Interesujące wydaje się zestawienie rozpatrywanej koncepcji ze zjawiskiem globalizacji. W wymiarze gospodarczym są to sieci współpracy, które tworzą miasta CITASLOW, rozumiane jako sposób dostosowania małych miast do nowych warunków globalnej konkurencji. W wymiarze społecznym ukazuje się natomiast kwestia lokalności i wspólnoty lokalnej wobec globalizacji kulturowej. Nie można także pominąć perspektywy turystycznej, której współczesne trendy wskazują na rosnącą świadomość znaczenia wypoczynku, ekoturystyki czy zwrotowi w kierunku turystyki poznawczej. W dalszej części referatu przedstawię Państwu ramy teoretyczne, cel badań, pytania badawcze i metody pracy. W odniesieniu do studiów literaturowych obserwujemy, iż turystyka znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym, przejawiającym się rosnącym zainteresowaniem turystyką poznawczą, której celem jest poznawanie miejsc o znaczeniu historycznym, gdzie turystyka może odpocząć od zgiełku cywilizacji w zgodzie z naturą. Z tej perspektywy warunki tworzone dla rozwoju turystyki w badanych miastach wydają się dobrze wpisywać w nowe trendy. Drugim elementem są zagrożenia związane z nadmiernym napływem turystów do określonych destynacji turystycznych. Zagrożenie to nie dotyczy jednak małych miast, które siłą rzeczy są w stanie przyjąć mniejszą liczbę odwiedzających. Kolejnym elementem, który kształtuje cały rys prezentacji, jest potrzeba bezpieczeństwa ze względu na zwiększone ryzyko zachorowań w pandemii COVID-19. Co skutkuje tym, że mniejsze miasta wydają się bezpieczniejsze w świetle ogłoszonych zaleceń epidemiologicznych. W odpowiedzi na trzy zdefiniowane elementy postanowiono sobie cel, którym jest weryfikacja i pogłębienie wiedzy o specyfice turystyki w miastach należących do sieci CITASLOW.
przy czym kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia w sytuacji pandemicznej. Sformułowano następujące pytania badawcze. Po pierwsze, czy miasta sieci Sitka Slow mogą być szansą na dalszy rozwój branży turystycznej? Czy rośnie zainteresowanie odkrywaniem mniejszych miast bądź miasteczek? Czy mieszkańcy sieci Sitka Slow zainteresowani są napływem odwiedzających? Głównym źródłem danych były badania ankietowe przeprowadzone techniką KAVI. Badanie przeprowadzono na próbie 369 mieszkańców miast Sitka Slow na całym świecie. I według dokonanej charakterystyki społeczno-demograficznej respondentów można ustalić, że 55% z nich stanowiły kobiety, natomiast 45% to mężczyźni. Respondenci są w wieku od 18 do 80 lat. Są to mieszkańcy 19 krajów europejskich, 4 krajów azjatyckich, Australii oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Co czwarty respondent mieszka w danym mieście 10 lat bądź krócej, to co trzeci więcej niż 10 lat, natomiast mniej więcej 44% respondentów mieszka we wskazanym mieście od urodzenia. Aż 60% ankietowanych posiada wykształcenie wyższe, co trzeci średnie, natomiast tylko po kilka procent respondentów zadeklarowało wykształcenie zasadnicze, zawodowe i podstawowe. Co trzeci respondent posiada swój własny biznes, 17% z nich pracuje jako urzędnik samorządowy, prawie 10% stanowili emeryci, natomiast 30% to studenci. 39% respondentów jest zawodowo związanych z branżą turystyczną. Teraz przejdę do kluczowej części referatu, a mianowicie do rezultatów badań. W pierwszej kolejności zdiagnozowano problemy charakterystyczne dla małych miast. Badani wskazali, że są to kolejno odpływ młodych ludzi, brak atrakcyjnych miejsc pracy, ograniczony dostęp do wysokiej jakości rozrywki, zbyt mało atrakcji, brak wyróżniającego się wizerunku miasta, ograniczony dostęp do usług, nieatrakcyjna przestrzeń publiczna oraz bezrobocie. Chciałyśmy również sprawdzić, czy ankietowani znają samą ideę sieci Sitka Slow. Jak się okazało, aż 87% respondentów zna ideę sieci Sitka Slow, w tym co czwarty znają bardzo dobrze. Zapytani następnie o to, czy ich zdaniem sieć Sitka Slow rozwiązuje problemy małego miasta, aż 92% z nich uznało, że tak, z czego 67% respondentów uznało, że rozwiązują je tylko w pewnym zakresie, natomiast 25% uważa, że rozwiązują je idealnie. W dalszej części badania przeszłyśmy do zagadnień odnoszących się do turystyki w sieci. Aż 80% ankietowanych twierdzi, że ich miasto ma możliwość rozwoju turystyki. Ponadto co czwarty badany wskazuje, że potencjał jego miasta jest wysoki. 60% ankietowanych twierdzi, że jest on przeciętny i tylko 15%, że jest on niski. Natomiast nas mocno interesowało, jak turystyka wpływa na odbiór miasta. Kluczowa część tego badania dotyczyła turystyki w małych miastach. Na zielono zaznaczono pozytywne aspekty, które podzielono na dwa bloki. Blok związany z gospodarką, wskazujący, że turystyka pomaga rozwijać lokalną gospodarkę bądź biznes i tworzy dużą liczbę miejsc pracy, jak również blok kulturowy, obejmujący takie aspekty, jak turystyka zachowuje i rozwija lokalną kulturę, pomaga podnieść świadomość mieszkańców o ich lokalnej tożsamości i zwiększa międzynarodową wymianę kulturową. Jeśli chodzi natomiast o negatywne aspekty, które zostały oznaczone na czerwono, były one wskazywane zdecydowanie rzadziej. Pojawiały się tu wątpliwości odnośnie tego, że napływ turystów może utrudniać życie lokalnych mieszkańców. Małe miasta nie są w stanie oferować zbyt dużo atrakcji dla turystów. Z powodu turystyki małe miasta zaczynają komercjalizować i tracić swoją autentyczność, jak również straty są większe niż dostępne dla niewielu zyski z turystyki. Kolejnym badanym zagadnieniem są motywy wizyt turystycznych w małych miastach. Ankietowani wskazują, że jest to przede wszystkim kontakt z naturą, ale również celebrowanie lokalnej kuchni, doświadczanie slow life, kontakt z mieszkańcami, lokalne atrakcje turystyczne,
jak również udział w wydarzeniach lokalnych. Według respondentów turystyka w ich miastach powinna być planowana w bardziej zrównoważony sposób. Wskazało na to aż 56%. 41% natomiast twierdzi, że powinna być bardziej rozwinięta, natomiast tylko 3% twierdzi, że turystyka nie jest dobrą opcją w ich miast. Ich pogląd na turystów jest pozytywny i zaznacza to 65% ankietowanych. Tylko 5% respondentów ma negatywny pogląd na turystów. W ostatniej części badania skoncentrowałyśmy się na istotnej kwestii COVID-19. Dominowały wskazania, że pandemia zmieniła sytuację małych miast. W dalszej kolejności zapytano ankietowanych, czy pandemia COVID-19 właśnie zmieniła tą sytuację w kontekście napływu odwiedzających, aż co czwarty ankietowany obserwuje rosnące zainteresowanie wyjazdami turystycznymi do swojego miasta. Natomiast co trzeci częściowo obserwuje zainteresowanie turystów. 15% ankietowanych spodziewa się zwiększonego napływu turystów w tym sezonie, ale tylko na krótki czas. Zdecydowana większość badanych uważa, że pandemia wpłynęła na miasta Sitaslow w kontekście rosnącego zainteresowania turystycznego. 15% ankietowanych obserwuje malejące zainteresowanie wyjazdami turystycznymi do swojego miasta, natomiast 12% ankietowanych uważa, że ogólny spadek liczby turystów wpłynie na wszystkie miejsca. Jeżeli chodzi o kto głównie odwiedza miasta od rozpoczęcia pandemii COVID-19, prawie 60% wskazuje, że turystami w ich miastach są głównie odwiedzający z dużych miast w ich kraju, co potwierdza rosnącą potrzebę odpoczynku od zgiełku miejskiego. Co czwarty ankietowany wskazuje, że to głównie odwiedzający z okolicznych obszarów wiejskich, natomiast 12% respondentów odpowiedziało, że są to turyści zagraniczni. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w związku z pandemią COVID-19, aż 38% respondentów wskazuje, że w ich mieście jest ono wyższe. 46% wskazało, że wszędzie jest tak samo, bez względu na wielkość miasta. Natomiast 16% twierdzi, że poziom bezpieczeństwa w ich mieście jest niższy ze względu na nieprzestrzeganie ograniczeń pandemicznych. Na koniec ankietowani zapytani zostali o ich zdanie na temat wpływu pandemii na turystykę. Co ciekawe, aż 2/3 ankietowanych twierdzi, że po pandemii turyści będą chętniej wybierać małe miasteczka, takie jak miasta sieci Sitaslow, które zapewniają lepszy kontakt z lokalną społecznością i pozwalają uciec od tłumów. Przechodząc do wniosków. W badaniu wykazano, że specyfika gospodarki turystycznej miast Sitaslow może trafić do odbiorców zainteresowanych turystyką miejską, ale jednocześnie rezygnujących z wizyt w dużych miastach. Takie podejście staje się coraz bardziej popularne ze względu na unikalny charakter małych miast, jak również na mniejszą koncentrację ludności, a tym samym możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia epidemicznego. I dziękuję bardzo, to już wszystko z mojej strony.